I interesuje nas, czy ty jesteś w jakimś leczeniu. Bo przecież powodów do tego, że człowiek jest gruby, przyczyn takich niestereotypowych, jest cała masa. Ja zazwyczaj nie mówię o, swoich, mm -hmm. o swojej historii medycznej publicznie. Nie chcę. okej. Okay. Ale m, czasami się zdarza, więc mogę powiedzieć, choruję na sześć chorób autoimmunologicznych i na jeden genetyczny zespół niewydolności wielogruczołowej. Mhm. Która nie została zdiagnozowana do 23 roku życia swoją drogą, bo mam grubych rodziców, więc no. Iga, porozmawiajmy też o Twoim aktywizmie. W internecie bardzo aktywnie działasz na rzecz e, szacunku dla osób o hmm. niedromatywnym wyglądzie, ogólnie też szacunku, ale dużo mówisz o grubości. Hmm. Powiedz trochę, e, mówiłaś, że dostajesz e, bardzo przykre komentarze, hejterskie komentarze, ale też pewnie bardzo wiele osób ma siłę dzięki Tobie. Tak. Tutaj chciałabym podkreślić, że to nie jest zwykły hejt, to są życzenia śmierci i groźby karalne. Ale, ale zdaję sobie sprawę z tego, że to, co robię, daje nadzieję innym osobom, bo ja byłam w takim momencie, kiedy właśnie urodziłam mojego syna i uznałam, że no, no, trzeba schudnąć. Wówczas schudłam prawie 50 kilo w 7 miesięcy. Skończyło się hospitalizacją i rurką mhm. e, w nosie. Mhm. <laughs> Tak. E, ale mam wrażenie, że reprezentacja jest ważna. Grubi ludzie muszą być przez, prze, przestać widziani przez pryzmat tego, że są mniejszością, bo nie są. Mhm. Iga, czy, czy Ty, jako aktywistka y, działająca przeciwko fatfobii, y, spotykasz się z takimi zarzutami, że promujesz? Otyłość. Ja myślę, że nawet możemy się spotkać z takim zarzutem po tym odcinku, tak, że to że... jest promocja otyłości. <grystanie> tak. pewnością, tak? Okay. tak? Ale tak. Po, powiedz, spotykasz się? Tak, non-stop. Ja nie mhm. wiedziałam, że jedzenie makaronu jest promocją Włoch, albo to, że ja istnieję, jest promocją czegokolwiek. Mhm. Jedyna rzecz, którą promujemy, to jest odchudzanie i szczupłość. Na tym zarabia się 7 bilionów dolarów rocznie. Nikt nie zarabia na tym, że jest gruby, dlatego że nikt nie chce być gruby. Mhm. Wyemilowanie fatfobii z życia społecznego naprawdę robi dobrze wszystkim, i nie tylko tak. grubym, dlatego że fatfobie jest głównym powodem w ogóle zaburzeń odżywiania i zaburzeń percepcji własnego ciała wśród wszystkich osób.